Spotykamy się w takim czasie dziwnym trochę, bo w ubiegły rok nam przyniósł taką falę, że właściwie to był rynek sprzedającego. Ludzie się bili o nieruchomości i wszystko schodziło na pniu. Natomiast w tej chwili, w ciągu miesiąca praktycznie, rynek się obrócił w drugą stronę, że w tej chwili to jest rynek kupującego i żeby sprzedać nieruchomość, tak naprawdę trzeba się bardzo nastarać i trzeba rzeczywiście się wyróżnić na rynku. Wręcz niektórzy mówią, i ostatnio taką słyszałam opinię, że właściwie to już rynek, czas pośredników się skończył i nie ma czym handlować, no bo są takie wysokie stopy i kredyty ciężko brać. Tak by się cały rynek opierał tylko na kredytach i na niskich wkładach własnych. Natomiast myślę, że Agata, która siedzi na rynku, brzydko powiedziane, ale zna ten rynek nie od pierwszego roku, ale tak naprawdę od wielu lat i wie, że to są sprawy cykliczne i obserwuje trendy. I jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że chciała się Agata z nami spotkać, bo ty widzisz jakby z innego pułapu, że my wchodzący na rynek tak naprawdę mamy tendencję do tego, żeby panikować, żeby pochopnie podejmować decyzje, a ja od roku wchodzę jakby w rynek nieruchomości też jako doradca. Jest to cudowna praca, gdzie można naprawdę ludziom bardzo dobrze pomóc i oszczędzić im pieniędzy, zarobić dla nich fajne pieniądze dodatkowe, pomóc im sprzedać trudne nieruchomości, gdzie oni sami by tego nigdy nie zrobili. Po prostu nie mają wiedzy ani możliwości takich, jak my mamy. I to jest tak naprawdę praca z misją, tak uważam. Ale to jest też praca, która nie jest, ja to mówię, jest to praca i zawód dla maratończyków. To nie jest dla sprinterów praca, bo żyje się i pracuje na tym rynku przez wiele lat i się rozwija swój własny jakby portfel klientów i swoją markę przez wiele lat. Tak jak ty to robisz, jesteś dla mnie osobą, która po prostu no jest wzorem do naśladowania. Spod twojej ręki wychodzą cudowni pośrednicy, uczysz, szkolisz, sama wykonujesz ten zawód od wielu lat. I odkąd pamiętam, to właśnie na tą stronę wizualną zwracałaś bardzo dużą uwagę, wręcz się sama szkoliłaś. I żeby to zrozumieć, jak pomóc w ogóle w sprzedaży oferty. Więc dzisiaj sobie tak, ja mam tak mnóstwo pytań, nie wiem, czy nam czasu starczy, ale mam mnóstwo pytań takich ode mnie i tak powiedziałam, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I chciałam porozmawiać w ogóle na taki temat, jaki to ma wpływ na pracę pośredników. Jakie są teraz twoje wrażenia po tych pierwszych miesiącach rynku kupującego? Cześć wam wszystkim i też Gosia, bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Myślę, że to jest właśnie taki temat na czasie, o którym warto rozmawiać. Bo tak jak zaczęłaś mówić o tym, że właśnie są obawy, czy w ogóle jest miejsce dla pośredników, jest coraz trudniej i tak dalej, to słuchajcie, ja powiem tak, na każdym rynku jest miejsce dla dobrych fachowców i ja swój biznes zaczynałam w 2009 roku, jeżeli chodzi o branżę nieruchomości, czyli otworzyłam sobie swoje biuro. My się Gosia znamy od 2010. Tak, od 2010, tak. Jechałam do Łodzi wtedy do ciebie. Tak, właśnie moje biuro było wtedy w Łodzi, a Gosia nas przyjeżdżała, żeby nas szkolić fotografowanie, tak? Czyli mówimy o takiej zamieszkłej historii. Natomiast myślę, że te doświadczenia, które wtedy dzieliłyśmy, które wtedy zdobywaliśmy, dzisiaj spokojnie możemy wykorzystać, tak? Powiedziałem, że ten zawód to jest zawód dla maratończyka, nie dla sprintera i też się jak najbardziej zgodzę, ponieważ to jest biznes relacji. I tak naprawdę nie ma znaczenia, co się dzieje na rynku. Jeśli są klienci, którzy chcą naszych usług i którzy nam ufają, to czy nieruchomości sprzedają się w tydzień, w miesiąc czy w rok, oni zawsze będą przychodzić do pośredników. Jeśli chodzi teraz o tą zmianę rynek sprzedającego, rynek kupującego, to oczywiście pytanie, czy to jest zmiana krótkotrwała, czy to jest zmiana długofalowa. Dotąd, dopóki będziemy mieli wzrastające stopy procentowe, to niestety, ale bardzo wiele osób będzie
10 razy się zastanowi, zanim decyduje się wziąć kredyt, nawet jeśli mają zdolność kredytową, dlatego że ta niepewność jutra jest czymś chyba najgorszym dla ludzi, tak? Jeżeli mamy już określoną sytuację, to po prostu przygotowujemy się do niej. A tak naprawdę co to będzie oznaczać dla całego rynku? No to, że nie sprzedadzą się już wszystkie nieruchomości, nie wszystkie sprzedadzą się na dniu. Niektóre będą się sprzedawać dużo, dużo dłużej. I teraz kluczem jest jakby różnić ofertę, żeby to właśnie ona zwróciła na siebie uwagę. Jakby różnić ofertę, żeby to na tą ofertę przyszli potencjalni kupujący, bo to też nie jest tak, że każdy kupujący obejrzy wszystkie dostępne nieruchomości i na tej podstawie wyciągnie średnią. No cóż, no dziś dostępne jest ofert X, nie da się ich wszystkich obejrzeć jednego dnia. Coś będzie aktualne do jutra, coś będzie aktualne jeszcze przez kilka miesięcy. To jest też kwestia percepcji ludzi i ich czasu, ile oni mogą sobie pozwolić na taki proces. Agatka, jest taka prośba, żebyś głośniej mówiła. Teraz próbuję z tymi słuchawkami, bo do tej pory jakby to się sprawdzało. Dobrze, bo ja Ciebie bardzo dobrze słyszę. Słuchajcie, mam do Was prośbę, może weźcie sobie głośniki pod... Tak, do tej pory się sprawdzały te słuchawki, więc jakby też nie wiem, czemu tak jest. Ja mam jedną słuchawkę, która jest bardzo dobra, ale mam nadzieję, że będzie ok, no mam bliżej ten mikrofon, więc... A teraz, dobrze. Więc jakby staram się jak mogę. Mam prośbę do Was, weźcie sobie, podgłośnijcie trochę Wasze głośniki w komputerach. A to jak za ściany. No może dlatego, że to jest właśnie przez przeglądarkę. Przez przeglądarkę, więc myślę, że być może tak, ja tutaj chyba nie mam jakiejś możliwości większej podgłaśniania dźwięku, bo to jakby... Ja sprawdzę jeszcze... Dobrze, to ty mów, a ja tu je sprawdzę. Okay. Dobra, no w każdym razie słuchajcie, no chodzi o to, żeby przygotować taką nieruchomość, by na nią zwrócił uwagę poszukujący i żeby wybrał ją do oglądania. Jeśli on wybierze jej, powiedzmy, do finałowej trójki, tak, i z tej trójki podejmie decyzję po obejrzeniu, to już jest super, tak, bo no, nie wciśniemy nieruchomości komuś, jeśli ona się nie spodoba, tak, natomiast jeśli ona zostanie wybrana przez tego, który szuka, to jest już właśnie to, do czego zmierzamy, tak? Bo później to już jest kwestia tylko podejmowania decyzji przez kupujących, co im tak naprawdę im pasuje. Tak? Okej. To w takim razie, bo tak naprawdę nie mówimy o wciskaniu, tylko po prostu o prezentacji i tak naprawdę sprawienie tego, żeby klient po prostu chciał zobaczyć tą nieruchomość. Tak. Żeby w ogóle przede wszystkim przyszedł do nas i chciał się tak naprawdę zweryfikować to, co widzi na internecie z tym, czy rzeczywiście to jest to, co powinien kupić. No ja jestem w tej chwili w takiej sytuacji, że jestem właśnie po prezentacji przepięknego mieszkania i czekam, ale się cieszę, bo prezentacja na tyle zachęciła, że nawet chcieli obejrzeć, kiedy mieszkanie jeszcze było nieoddane. Także no się cieszę z tego powodu. I to ja sprawdzałam ustawienie, ale się nic nie da zrobić z Twojej strony. Natomiast tutaj mam takie pytanie dla Ciebie. Doradca się tak naprawdę skupia wokół siebie, bo to nie jest taki zawód solo. To już zapomnijmy o takim zawodzie, że doradca był solo i on wszystko robił sam, ale tak naprawdę to jest dla mnie to jest project manager, który wokół siebie skupia inne zawody. Czyli ma swojego notariusza, ma swojego doradcę finansowego, ma architektów niektórzy, wykonawców, tak żeby mógł zapewnić taką usługę concierge, wszystko dla klienta, żeby on nie musiał właściwie już chodzić, żeby ponieważ ludzie mają coraz mniej czasu. I między innymi współpracuję tutaj, przechodzimy do mojego konika, czyli współpracuję z fotografami i współpracuję z homestagerami, bo tutaj chciałabym dzisiaj o tym powiedzieć, a także pracuję z grafikami, bo bardzo często na przykład plany czy jakieś makiety się zleca, czy wizualizacje zleca się grafikom, prawda? No i teraz ja sobie tutaj przerzucę na następną stronę i chciałabym właśnie porozmawiać troszeczkę
na ten temat. Uderzyło mnie w tym roku, nie wiem, oglądałaś dzisiaj w tym roku Wizjery? Oglądałaś, że te nieruchomości, które dostały pierwsze miejsca w fotografii czy filmie, to pierwszy raz mnie uderzyło, że fotograf i homestagerka. Prawda? Że niektóre były dziewczyny nawet z nazwiska podane, że to było tak, że fotograf był i dzięki homestagingowi. To było powiedziane jasno i wyraźnie, że ten efekt końcowy mógł być uzyskany tylko dzięki tym dwóm współpracującym z pośrednikiem osobom. No i ale teraz bym chciała zacząć rozmowę o fotografach, a potem o homestagerach, dobrze? Bo to są jakby dwie różne rodzaje współpracy. Powiedz mi, na czym polega w ogóle współpraca pośrednika z fotografem? O co tutaj chodzi w ogóle? Bo słyszy się różne rzeczy, że pośrednicy są tanio. I to u jednych i u drugich, u homestagerów i u fotografów, że pośrednika tak ciągnie i tak wiesz, żeby jak najtaniej. O co tutaj chodzi w ogóle? Wytłumacz nam. Trudno się dziwić, no bo z jednej strony, jeżeli pośrednik opłaca te usługi, a bardzo często opłaca fotografie gdzieś tam z własnych budżetów, czy to są budżety marketingowe, czy to są budżety biura, ale bardzo często to są budżety mimo wszystko agentów, tak? No to chcieliby mieć to, mówiąc krótko, jak najtaniej, tak? Bo im więcej, im mniej pieniędzy wydadzą, tym więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeni. I to jakby jest jedna sprawa. Natomiast druga prawda jest też taka, że co my chcemy uzyskać, tak, od fotografa i z jakim fotografem możemy współpracować. Dlatego, że no, fotografowie, którzy pracują na niższych budżetach, oni są atrakcyjni dla pośredników i na pewno wielu pośredników z nich będzie korzystać. Natomiast to są osoby, które muszą wykonać kilka sesji zdjęciowych dziennie, żeby zarobić po prostu godne pieniądze. I w tym momencie oni skupiają się po prostu na sprzęcie, które posiadają, na pewnych technicznych umiejętnościach robienia zdjęć. Natomiast z pewnością nie są to osoby, które spędzą w tej nieruchomości bardzo dużo czasu, które będą oczekiwać na zmianę oświetlenia, czy będą próbować jakby wydobyć to coś, tak? I teraz pytanie, czy z każdej nieruchomości my musimy wydobywać to coś? Bo zdjęcia dobre technicznie też są, no mówiąc krótko, ważne. Natomiast z drugiej strony są nieruchomości, które jeśli dobrze nie pokażemy, to, no, no, to coś nam nie wyjdzie, tak? Też są nieruchomości, których no, trzeba oddać jakąś opowieścią, historię czy obraz tej oferty, a nikt nie będzie przeglądać 40 zdjęć, bez względu na to, jak wielka jest to rezydencja. To myślę, że te kilkanaście zdjęć to musi być pewna wstępna, zamknięta galeria, która mógł pokazać te wszystkie najistotniejsze rzeczy, tak? I tutaj chcąc mieć fotografa, który będzie to wyciągał, no to na pewno to nie będzie ten niskobudżetowy fotograf, tylko ktoś, kto na przykład jest gotowy do spędzenia całego dnia w danej nieruchomości, a potem spędzenia kolejnego dnia na analizie, wyborze, tak, zdjęć i ich ewentualnym obrobieniu. Także myślę, że jakby też budżet, jeżeli chodzi o fotografa, to jest bardzo zróżnicowany, bo na rynku mamy fotografów, powiedzmy, w budżecie na poziomie 200 zł i w budżecie na poziomie, nie wiem, 1000 zł, tak, za sesję zdjęciową. Z pewnością z jednej i drugiej sesji uzyskamy zupełnie coś innego. Natomiast jaka jest rola w tym momencie pośrednika? Jaka jest rola w tym momencie pośrednika, jeżeli chodzi o współpracę z tanim fotografem? Czego pośrednik musi być tak naprawdę, na co musi być przygotowany? Opowiedzmy tak. Wiesz co, no właśnie w tym momencie pośrednik też powinien mieć wiedzę na temat fotografii, na temat zdjęć, dlatego że często się spotkałam z sytuacją, że właśnie fotografowie, którzy no, muszą robić wiele tych sesji dziennie, to oni niedokładnie jakby selekcjonują portfolio, tak? Dostajemy na przykład 30 zdjęć, z których to pośrednik musi wybrać właśnie te, które będzie publikował. Często jest też tak, że one no, nie do końca są, że tak powiem, no nie chcę mówić, że obróbka zdjęć powinna jakaś być bardzo mocna, ale czasami właśnie
podkręcenie kolorów, tak, czy pewne drobne elementy korekty, no jednak zmieniają, tak, sposób patrzenia, a nie zmieniają nieruchomości. Więc na pewno też to i myślę też, że trzecia rzecz to, jeżeli chcemy coś uzyskać specjalnego z tej nieruchomości, wiemy co, no to my musimy stać za tym fotografem po prostu mówić, jakie on ma zrobić ujęcie. Czyli on jest dla nas w tym momencie po prostu narzędziem do wykonywania zdjęć, a oczami jesteśmy my. I pytanie, czy agent pośrednik ma te oczy, tak? Ja wiele lat temu, jeszcze podczas studiów, zajmowałam się grafiką komputerową. Było wtedy bardzo mało komputerów i ja miałam pracę taki komputer. Ja wiedziałam jedno. Wiedziałam, co mi się nie podoba, natomiast nie umiałam zrobić tego, co mi się podoba. I dlatego nie zostałam i nie mogę zostać grafikiem komputerowym, bo nie jestem w stanie, grafikiem, bo ja nie jestem w stanie zrobić czegoś, co mi się podoba. Natomiast jestem w stanie ocenić, czy jest coś przez kogoś zrobione dobrze, czy niedobrze, tak? I tak samo tutaj, ja nie zostanę fotografem, bo nie umiem robić zdjęć tak, żeby one mi się podobały, ale po iluś kursach wiem, jak mam patrzeć na te zdjęcia, żeby ocenić, które są dobre, które są niedobre. A teraz tak zastanowiło, skąd tak naprawdę pośrednicy uczą się tego, jak patrzeć na zdjęcia, jak patrzeć na, patrzeć w ogóle, nie, bo nie chodzi mi o patrzeć na zdjęcia tak naprawdę, chodzi mi raczej o to, jak patrzeć na kadry, jak patrzeć na, nawet nie na kadry, tylko na samą nieruchomość, bo to się od tego wszystkiego zaczyna, jak oni, skąd oni się, gdzie oni się uczą tego, bo tego wymaga się, ale nie wiadomo skąd oni się... Się nauczyłam, tak? Czyli ja uczestniczyłam w kursach właśnie fotografii, ale nie po to, żeby robić same zdjęcia, tylko żeby też wiedzieć tak naprawdę, co ja mogę od zdjęć oczekiwać. Co na tych zdjęciach powinno być. I druga rzecz to myślę takie, no jednak nasze podejście do estetyki, tak? To, co my tam widzimy. No bo słuchajcie, chodzimy do nieruchomości. No właśnie. I my teraz wiemy, co nas tam trzyma, tak? Co jest w tym materiałem. Tak. Co jest tym, nie wiem, tym ciepłem, co jest tą mocną stroną, tak? I teraz jakby ja to wiem, bo ja to czuję jako, nie wiem, pośrednik, teraz pytanie, czy jeżeli wejdzie fotograf, on to poczuje, to on po prostu ustawi statyw, będzie tylko zdjęcia z każdym pomieszczeniem, tak? Myślę, że ja powinnam zawsze jako pośrednik mówić, czego ja oczekuję, bo być może ktoś zupełnie inaczej na to patrzy i nawet się będzie starał, ale on nie dostrzeże tego, co ja widzę, tak? Czyli to jest taka dobra rada od ciebie, bardzo cenna, żeby jednak się pytać pośrednika, na czym mu zależy. Tak, że tak. Czy też Holmes i Jacka, która fotografuje, czy fotograf, to warto się zapytać, o jakich kadrach, o jakich spojrzeniu pośrednikowi zależy, co chce, żeby pokazać. Tak, ja myślę, że w ogóle, żeby rozpocząć pracę pośrednik-fotograf, to tutaj, jeśli mówię do fotografów, to powiem tak, należy się dowiedzieć, kim jest ten pośrednik. Jak długo pracuje na rynku, jakie zdjęcia do tej pory wykonywał, kto mu te zdjęcia robił i jaką on ma wiedzę. Dlatego, że dla odmiany doświadczenie fotografa może być dużo większe niż danego pośrednika i mimo wszystko ten fotograf będzie lepiej wiedział, co jest lepsze niż ten pośrednik. Ja mówię ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia i z tego, że ja mimo wszystko też staram się szkolić. Robienie zdjęć, których potem nie robię. Natomiast jakby pytanie, czy to robi tak każdy, tak? Czy są osoby, które chciałyby to komuś zupełnie zlecić, tak? Ale w tym momencie to odpowiedzialność za finalny efekt jest po stronie fotografa i to on powinien wyczuć te super kadry, które sprzedadzą tę nieruchomość. A co sprzedaje? No właśnie, co sprzedaje? Tak. Powiem ci dlaczego. No, mów. Dlatego, że ładne nieruchomości naprawdę łatwo jest uwiecznić. A ja ci powiem. My zwykłe nieruchomości czasami mówimy, że ludzie przychodzą i mówią tak, my chcemy już tą nieruchomość, tylko przyszliśmy
Tak. Ja wiem, o co ci chodzi, ale wiesz co, powiem ci szczerze, Agata, ja po tych wizjerach, jak zobaczyłam te wszystkie wypasione nieruchomości, mówię tak, góra, w przyszłym roku wysyłasz na konkurs najgorszą nieruchomość, jaką kiedykolwiek zrobiłaś. Ja poproszę jakąś ruinę. Proszę, dajcie mi do sfotografowania ruinę. Ja chętnie takie coś wyślę. Coś normalnego, coś takiego, co jest 90% na rynku, bo to jest dopiero pokazanie, jak można sfotografować. Tak. Normalnych nieruchomości. To glamour. Tak. Natomiast dziewczyny właśnie pracują na takich homestagerki, pracują na takich nieruchomościach, zwykłych, fajnych i robią cacka z nich. Także ja po prostu jestem pełna podziwu. I oferują różne poziomy usług za różne poziomy budżetu. I też są różne nieruchomości, słuchajcie. No bo jeżeli mamy nieruchomość, która naprawdę jest tania i tak naprawdę robimy ten staging tylko po to, żeby zrobić tam jakieś zdjęcia i rzeźbimy we wczesnym gierku, to... Uwielbiam gierka. Tak. Ale słuchajcie, jak na odmianę robimy nieruchomości i aspirujemy je do klasy premium, a tutaj są bez wyrazu zdjęcia, albo one nie pokazują niczego w tej nieruchomości, to jest coś strasznego. To znaczy, że ktoś jakby kogoś źle wybrał. No i tyle. Tak? No i tyle. No i nie odwagi sama robić zdjęć, bo potem siedzieć i obrabiać, ja zresztą nigdy. W 2010 roku czy 2011 myśmy zaczęli wynajmować zewnętrznych, że tak powiem, usługodawców i fotografów i żeśmy sami, że tak powiem, certyfikowali pole fotografa właśnie po to, żeby był ktoś, kto te zdjęcia robi, ktoś się doskonali, kto się nie pomocy i po prostu długie w tych zdjęciach, tak? A pośrednik rano wstaje, otwiera maila i może dodać zdjęcia do oferty, tak? Do kawy. Tak, ja sobie piję rano kawkę i ja sobie oglądam te zdjęcia i wysyłam właścicielowi i właściciel mi za chwilę odpisze, wow, nie wiedziałem, że mam takie piękne mieszkanie, w ogóle cudowne są te zdjęcia. Podobno ktoś mówił, że kiedyś klient powiedział, to my nie sprzedajemy, to takie fajne. Albo podnoszą cenę, bo się okazuje, że takie fajne zdjęcia. Że mam takie fajne mieszkanie, więc my już nie sprzedajemy. A czap. Czyli niedobrze nie za dobrze, że zdjęcia zrobić. Słuchaj. Tak, oczywiście śmieję jako anegdotę, ale to jest jakby to, że to wykonanie zdjęć wymaga umiejętności, tak? Tak jak bycie pośrednikiem wymaga określonych umiejętności, to jest, nie wiem, wiedza związana z procedurami, z prawem, z podatkami. No to jest olbrzymia. Bo fotograf to jest też umiejętność techniczna, jednak to trzeba usiąść, włączyć jakieś oprogramowanie, coś przesunąć, jakiś suwak i wiedzieć, że to tak zaciało. Dobra, Agata, a teraz mam takie do siebie pytanie, bo słuchaj, mam takie pytanie, dlatego że tak, z jednej strony mam fotografów, ale powiedz mi jak to klienci oglądają te wszystkie, żeby wszyscy wiedzieli, jak bo ty masz to przeanalizowanie, jak klienci tak naprawdę oglądają te oferty. Siedzi sobie taki pan X i mówi, kupię sobie dzisiaj mieszkanie. No i on leci, prawda? Tam wkłada te parametry i tam ogląda. I jak to, on tak codziennie to ogląda? Jak on wybiera? Jak to się wybiera? No właśnie, to jest tak, że pierwszy raz na pewno siedzi i ogląda, tak? I ogląda to, co jest, to jest od dawna i jakby przejrzy nawet całe internety, tak? W poszukiwaniu
poszukiwaniu ofert. Natomiast przeglądanie internetu, nawet jeżeli on zada jakieś kryteria, to potem się okaże, że tutaj zadaje kryteria szukaczy pokojowych, tu wskakują dwupokojowe, bo ktoś źle opisał, tak? Tu dla odmiany zawęża jakieś parametry, tu się żadne mieszkania nie wyświetlają, bo dla odmiany agenci, gdzieś tam zapomnieli agenci, czy sprzedający bezpośrednio, bo oni są lepsi, nie zaznaczyli na przykład w opisie, że jest winda i już systemy nie widzą, że jest winda, tak? W związku z tym najczęściej potem te kryteria są robione dużo, dużo szerzej i ktoś po prostu przegląda wiele ofert. Ale w momencie, kiedy on kończy przeglądać, to on dostaje informację, hello, chcesz dostawać oferty spełniające twoje parametry? Tak. No jasne. A już nie będę się męczyć. Wyszukujący, nie ustawia żadnych parametrów, tylko po prostu dostaje codziennie na skrzynkę mailową jakieś oferty. Być może ich nawet codziennie nie obejrzy, być może one gdzieś mu tam zalegają, ale on już nie wraca do przeszukiwania tego portalu najczęściej. On przez jakiś czas będzie się skupiał na tym, co dostaje, jeśli z tego nie wybierze, to znowu po jakiś czas, po jakimś czasie wróci. Okej. Okay. Ale bardzo często po prostu będzie opierał się na tych portalach, które portal za. Okej. Bo wiesz, dlatego się zapytałam, ponieważ jakieś szukam też nieruchomości, prawda? Dla osób, które poszukują. No i mamy te silniki, które nam tam zbierają fajnie. Natomiast czasami w akcie desperacji wchodzę na portale i widzę, że tam całe strony są tak naprawdę promowanych ogłoszeń. Ja mówię, jak ten człowiek się przedrze na tą dziesiątą stronę, tych, strony. dziesiątą no, stronę. To wystarczy, że poszukuje sobie na przykład wrzucenie za mediów, te wszystkie promowane, podbijane, bo promowane to na najczęściej są gdzieś tam jeszcze grawce powyżej. Natomiast ich nie jest tak dużo. Natomiast te podbijane ogłoszenia w tym momencie idą do swojego szeregu. I jeżeli jest wysoka cena za medium, to są mimo, że mają ileś punktów mocy dodatkowych, są tam na końcu kolejki. Okej, okej, dobra. Można, nie wiem, od najmniej lub najwięcej wypełnionych. Każdy portal ma te swoje dodatkowe wyszukiwarki i po prostu ludzie z tego korzystają. Okej, dobrze. Jeszcze teraz przyszła mi taka myśl, o czym rozmawialiśmy ostatnio, mianowicie o fotografowaniu. To chyba będzie ostatni temat na temat fotografowania, bo tam zaczęliśmy rozmawiać na temat oszukiwania, znaczy w cudzysłowie oszukiwania klientów, pokazując im szersze, wielkie przestrzenie w kawalerkach. I zmora ultraszerokich obiektywów. Ja jestem, ci, którzy mnie znają i oficjalnie mówię, ja nie fotografuję, u mnie 24 mm to jest maks, bo to jest takie fizjologiczne oko, ale tutaj trzeba mieć technikę, prawda? Natomiast i wiedzieć, jak sfotografować. Natomiast nie chodzi o mnie, tylko jak to wygląda? Powiedz mi tak, Agata, bo ja zauważyłam, że niektórzy twoi doradcy przestali korzystać z tych ultraszerokich obiektywów i zaczynają mieć normalne ogłoszenia, takie normalne widoki, jak wchodzi klient i widzi pokój. Bo to, co ja pokazuję przykłady, że pierwszy plan jest rozciągnięty, wielki, a potem wszystko jest takie wyrzucone do końca i są takie domki dla lalek. Jak ty to odczuwasz? Czy to masz takie samo zdanie jak ja, czy jak to wyglądasz? Jak to wygląda? Jakby właśnie też pokazywałaś, jak robić zdjęcia, jak najszerszej perspektywy, którą się da uchwycić, tak? I nie musimy mieć aparatu tu, tylko wygląda. W innym miejscu, jeszcze jak są statywy i teraz jeszcze możemy zrobienia zdalnych zdjęcia, to w ogóle jest... Pijesz! Słuchaj, taka była potrzeba chwili, że trzeba było zrobić zdalnie. Tak, i tutaj zmiana informacji od agentów właśnie, że tracili czas, bo ludzie obszukiwało, że to jest większy, bo był zrobiony szerokokątny. Tym ultra szeroko. Przychodzili i okazało się, że on nie jest większy. Nie dał się rozciągnąć? Nie da się rozciągnąć w pokoju. Wczoraj czytałam raport na amerykańskiej agencji, znaczy amerykańskiego stowarzyszenia nieruchomości,
oni co miesiąc robią sobie raporty podsumowujące i pomyślcie sobie, że 12% osób w Stanach kupiło nieruchomość bez oglądania na żywo, nie? Czyli na podstawie zdjęć wirtualnych spacerów. 12% bez oglądania, to jest coś nieprawdopodobnego, ale to oznacza, jak bardzo zaufanie mają do tego, co zobaczą przez internet, czyli do zdjęć, do wirtualnych spacerów versus to, co jest, tak? Gdybyśmy podkręcali jako agencję rzeczywistość, to by się ludzie nie decydowali na to, a w tej chwili ja przynajmniej tak odczuwam, że jeśli klient przychodzi i on po prostu wszystko wie o tej nieruchomości, bo on ją zobaczył, bo on to zobaczył. I on potwierdza, że mu się wszystko zgadza, to on tak naprawdę kupuje szybko. Natomiast jeśli on przyjdzie do tej nieruchomości i teraz zobaczy dysonans między zdjęciami a tym, co widzi, to on się będzie czuł rozczarowany, oszukany, to już nie będzie szukał pozytywów w tej nieruchomości, dlatego że no, nikt z nas nie lubi być robiony konia. A klient taki ma uczucie, że ktoś próbował go zmanipulować i on już nie ma zaufania i do was, i do tej nieruchomości. Więc nawet gdyby ona mu pasowała, to on bardzo często po prostu z niej zrezygnuje. Także wszelkie podkręcanie właśnie tej perspektywy, no super wielki pokój, no to to też, że on taki nie jest w rzeczywistości. Okej. Okay. No to jest... Moje zdanie, ja też uważam, że trzeba pokazywać to, co jest. Bez zachowywania, bo tutaj jeżeli chodzi o powierzchnię, o przestrzeń, bo to jest jakby bardzo ważne. To znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że jak robiłam jedną sesję dla jednej agentki w Warszawie, to ona stawiała aparat na miejscu mojego aparatu, jak zdjęłam. Nawet była tak szybka, że chciała jeszcze przed zdjęciem, przed obiektywem postawić swój telefon wtedy. I dlatego, że ona chciała mieć takie, tak mi to powiedziała, że ona musi mieć tam ultra szeroko, ultra, nie patrzyła, że tam są zakrąglone ściany i tak dalej, bo ona musi wszystko pokazać na jednym zdjęciu. Okay. Z tym, że ludzie tak nie oglądają zdjęć przecież. Oni robią, wodzą oczami i trudno im, jak widzą mnóstwo rzeczy na jednym zdjęciu naćkanych, to im się trudno w ogóle skupić i też nie pokazujemy na przykład pewnych elementów dokładnie. Także taka nauka dla mnie była. Plan, to też nie jest, nie wiem, coś wymiarowanego, to też nie jest rysunek techniczny, tak? To jest jeden element artystyczny. I ono ma zachęcić, ale tak jak powiedziałaś, jak jest za dużo elementów na zdjęciu rozpraszających, po prostu ludzie nie widzą nieruchomości, tylko te elementy im zakłócają, tak? Więc też tutaj będziemy pewnie rozmawiały o podtakingu. Tak, zaraz, za chwileczkę. Jak najbardziej tak. I tutaj sobie płynnie przechodzimy do pięknej grupy, która się bardzo mocno rozwija w Polsce i jest bardzo potrzebna, tak uważam, bo drobne zabiegi potrafią zwiększyć, jakby może nawet nie wartość, też zwiększają wartość nieruchomości, bo pokazują jej atuty, potrafią wydobyć atuty, o których ludzie, którzy tam mieszkają przez lata, nie widzą tych atutów, że drobne zmiany, które nie wymagają miliona monet, potrafią sprzedać nieruchomość szybciej, lepiej, ale także znaleźć nabywcę tam, gdzie właściciele by nie myśleli, że mogą zdobyć. Wystarczy nieraz po prostu za zwykły decluttering, czyli posprzątanie, ułożenie, przeniesienie mebli, jeżeli nieruchomość nie nadaje się w ogóle do remontów ani pomalowania, bo tak było w przypadku naszej tutaj kamienicy, ale tak naprawdę ta grupa to się nazywa homestagers. Mówię homestagerzy, ponieważ w tej grupie są też mężczyźni. I tak, to nie jest tylko domena kobiet, są też panowie, którzy tym zajmują i to jest cudowne, bo tak naprawdę dla mnie homestager to jest zawód, którego nigdy bym nie mogła wykonywać, bo ja nie mam tej wizji, nie potrafię. Ja potrafię to zobaczyć, jak już jest zrobione i poprzestawiać troszeczkę, ale jak nie potrafiłabym powiedzieć, jaki kolor ściany, jaka tapeta, jaki w ogóle nic. I teraz sobie przejdziemy do tej grupy, ponieważ dziewczyny i panowie na pewno szukają kontaktów. Pośrednictwo to jest jedna z grup docelowych, z którą chcą nawiązać współpracę.
Bo to jest tak naturalnie, jak dla mnie pośrednicy są grupą docelową, jedną z grup, tak samo, bo też pracuję dla osób prywatnych, ale pośrednik zawsze ma więcej jakby zleceń, natomiast może nie za wielkie pieniądze, ale w ilość to idzie, natomiast nie chodzi o to, żeby nie chodzi o to w tym zawodzie, żeby zarabiać tylko na to, na paliwo i na przespanie się, tylko żeby to miało też przynosiło jakiś fajny efekt finansowy. I teraz, żeby pomóc dziewczynom wejść w tą grupę zawodową, bo jest dużo osób, które zaczynają, są bardzo zdolne, bardzo pracowite, z pełną nadzieją wchodzą i chciałam im pomóc i wykorzystać Twoją obecność, żebyś coś poradziła. Jak zrobić, żeby zainteresować pośredników tą nową osobą, bo umówmy się, rynek mógłby się wydawać, że jest pełen, ale zawsze jest to miejsce i nie ma co się przejmować, bo wchodzą dziewczyny i wchodzą we współpracę z dwoma, trzema firmami i sobie świetnie radzą. Natomiast jak zacząć? Od czego zacząć? Co byś poradziła? Wiesz co, oczywiście od nawiązywania kontaktów, tak? No bo tutaj, jeżeli chodzi o poczty hosterów, to musi być jeszcze taka większa relacja między hosterem i pośrednikiem. Dlatego, że znowu, w przypadku pośredników, którzy mają jakąś wizję, to hosterze powinien tą wizję jakby być zgodny z nią, tak? Natomiast jakby to jest po prostu wzajemne poznawanie się, gdzieś tam oglądanie portfolio i decydowanie się, czy to, co robi dana osoba, dla mnie jest odpowiednie, tak? Także po prostu od poznawania pośredników, to od tego zacząć, choć pytanie od poznawania pośredników. I oczywiście to też jest tak, że jakby można powiedzieć w tym słowie, my jesteśmy trójkę skazani na siebie, czyli homestagerzy, fotografowie nieruchomości, pośrednicy. Dlaczego tak mówię, że skazani na siebie? Dlatego, że klienci, którzy nie chcą pośrednika, którzy też nie są fotografa i nie chcą homestagera, bo nie chcą po prostu na wszystkim oszczędzić, tak? Natomiast klienci, którzy są świadomi i rozumieją, że fachowcy mogą coś wnieść do ich nieruchomości, to często będą korzystać, czy będą akceptować rozwiązania właśnie pośrednika, fotografa, homepagera, tak? W momencie, kiedy wchodzi pośrednik, może zarekomendować fotografa, może zarekomendować homepagera, to też jest różnie, dlatego że w niektórych przypadkach finansującym pewne rzeczy jest pośrednik, w niektórych przypadkach finansującym jest klient, tak? Także to też różnie te relacje finansowe w różnych miejscach wyglądają. To znaczy, wiesz co, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o klientów takich prywatnych osoby, to na przykład miałam taką sytuację w Warszawie, że klient prywatny zaprosił mnie, wiedząc, że jestem pośrednikiem, ale wiedział, że też robię zdjęcia, że jestem przede wszystkim wtedy cały czas jestem fotografem, ale i on mnie zaprosił do tego, żebym pomogła mu ogarnąć trochę chałupę, doradzić mu i zrobić zdjęcia. Mi za to normalnie zapłacił. I potem przeszliśmy gładko do rozmowy na temat pośrednictwa, bo ich swoją pracą jakby przekonałam, natomiast rzeczywiście to był klient typu Excel, że się nie zdecydował na dalszą współpracę, bo zaczął kalkulować, co mu się bardziej opłaca. Tak, nie, no i raczej, no pewne rzeczy, tak. Tak, tutaj jakby nie, to nie jest tak, że nic nie idzie, tak. Natomiast bardzo często są osoby, które po prostu na wszystkim chcą oszczędzić i na wszystkim tak. się znaleźć. No tak wszędzie. My wszyscy jakby nie jesteśmy dla tych osób partnerami. Tak. Każdy z nas chce coś zrobić za pieniądze, tak? Przecież nieruchomość jest klienta i on chce mieć 100% zysku z tej nieruchomości. Czyli radzisz tak, że najlepiej to uderzać do biur, ale czy do biur, czy do indywidualnych, poszczególnych pośredników? Wiesz co, Gosia, to jest właśnie bardzo trudne, dlatego że w każdym biurze to są troszkę inne zasady, tak? Bo są biura, w których to pośrednicy sami decydują o fotografie, z którym pracują, o homestagerze, z którym pracują, a są biura, w którym jest to system zorganizowany. Natomiast jeżeli będziecie kontaktować się z właścicielami biur, to jeżeli ten system jest u nich inny, to po prostu oni wam o tym powiedzą, tak? I wtedy wiecie, że jest to kontaktowanie się jeden do jednego z pośrednikami, z agentami danego biura. Bądź też no, w danym biurze po prostu właściciel zarządza i wtedy po prostu rozmawiacie tylko i wyłącznie z właścicielem, tak? Okay. Także to zależy po prostu od systemu w danym biurze i nie ma reguły.
Czyli warto jest zrobić coś takiego, że na przykład nie wysyłanie tylko maili, tylko po prostu osobisty kontakt i prezentacja, żeby namówić do pokazania, tak? Słuchajcie, bo jakby no nie ma chyba tygodnia, żeby ktoś nie próbował przesłać do nas oferty, czy to w postaci fotografów, czy to w postaci konstruktorów, czy to w postaci architektów. No ale skoro my się nie znamy, nie rozmawiamy ze sobą, no to można powiedzieć, że to prawie, że jest spam, tak? Ktoś coś do mnie napisał, ale ja no, nie mam jakby takiego feelingu, żeby pójść tym dalej, nie? Natomiast jeżeli ten ktoś by ze mną najpierw porozmawiał, a potem mi coś wysłał, no to ja czekam, byłaby zupełnie inna relacja. Pamiętajcie, że pośrednicy to jest taki zawód bardzo relacyjny, bo tutaj dla odmiany większość pośredników to są ludzie, którzy lubią ludzi, którzy lubią rozmawiać, dlatego pracują latami w tym zawodzie, bo każdy kontakt interpersonalny jest dla nich po prostu fanem. I teraz jak się z nimi skontaktujecie, zaczniecie z nimi rozmawiać, to jakby no, poznacie człowieka i wtedy jakby kontakt mailowy jest okej, okay, tak? Natomiast no, sam kontakt mailowy wysłany przez jakiegoś anonimowego dostawcę usługi, no może w ogóle w większości nikt na niego nie zwrócił uwagę, tak? To jakiś spam, jakaś wiadomość i tak dalej, i tak dalej. Także nie, na pewno nie od maila zacznijcie. Generalnie komunikacja w naszej branży jest taka, że lepiej zadzwonić do poprzednika niż do niego napisać. Jak nie będzie mógł rozmawiać, to dzwoni albo nie odzwoni, trzeba ponowić ten kontakt, ale ten łapanie tego kontaktu po prostu telefonicznego jest dużo bardziej skuteczne niż jakby wysyłanie maili bez konkretnego przesłania. Tak? Porozumiemy, no to jasne, że trzeba wysłać portfolio, trzeba wysłać jakieś informacje i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje się, że agenci nieruchomości to są ludzie towarzyscy. Tak, się lubią bardzo spotykać. Każdy spotykać, w moim zespole jest wiele agentów, więc jak nieraz przyjdzie, zacznie opowiadać i opowiada, to fajnie. Tylko, że właśnie to pokazuje, że to są Dobrze, a teraz mi powiedz tak, kto płaci za ten HS? Tak. Kto płaci za ten HS? No to też dobrze tym zależy, tak? I to jest pytanie też, czym jest ten HS, prawda? To, ja powiem tak, no, sporo agentów czy pośredników, których znam, czy z którymi bezpośrednio współpracuję, no to jeżeli mówimy o jakiejś stylizacji pod zdjęcia, tak? Czyli tak naprawdę kwestia zrobienia klimatów poprzez kwiatów. Przepraszam, że to tak spłycam, ale chodzi po prostu o estetykę, tak? Umajenie. Tak, umajenie. To no, najczęściej jest to budżet albo agenta, albo biura i tyle. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś poważniejszych rzeczach, o nakładach na nieruchomość, nie wiem, malowanie, naprawy, jakieś ingerencje, że tak powiem, architektoniczne, ja nigdy nie jestem zwolennikiem, żeby agent za to płacił, dlatego że tutaj w zasadzie korzyści z tego ponosi właściciel, bo to jego nieruchomość zyskuje na wartości, tak? Dobre zdjęcia z dobrym wystrojem, oferta zyskuje na atrakcyjności, czyli na sprzedawalności, natomiast na wartości zyskuje dla właściciela już te kwestie, wiecie, te podziale montowo-budowlano-wyposażeniowe. I właściwie właściciel może się zdecydować, że on jednak nie sprzedaje, tylko będzie to wynajmował po HS-ie. No oczywiście i przecież jakby pośrednikowi też się umowa pośrednictwa może skończyć, mogą się pojawić inne okoliczności i to właściciel jest beneficjentem tego, w związku z tym agent nie zapłaci 1000 czy 2000 złotych, czy większej kwoty za nakłady na tworzą nieruchomość, tak? Jeśli tak by miało być, to musiałby mieć zupełnie inną umowę niż umowę pośrednictwa albo inne takie nietypowe zapisy, żeby było to po prostu, więc krótko. Zbankrutował. Tak, żeby nie zbankrutował, żeby po prostu nie że tak powiem, nie podnosił cudzej wartości bez swojego zwrotu z inwestycji adekwatnego, tak? Duże ryzyko to jest. Natomiast jeśli przekonamy właściciela nieruchomości, to on jest gotowy to zrobić. On tutaj właśnie ta współpraca konstruktora z pośrednikiem powinna polegać na tym, że konstruktor dostarczy, czy pomoże dostarczyć argumentów
o ile wzrośnie wartość jego potencjalnej nieruchomości po każdej dziedzinie. No to chyba można robić na case studies, prawda? Trzeba zbierać takie case studies. Nie jesteśmy w stanie zrobić testu A i B, nie? Wystawiamy tą samą nieruchomość po homestagingu i bez homestagingu i patrzymy, jak jest, nie? Bo nawet jeżeli nieruchomość jest wystawiona bez homestagingu, a potem jest z homestagingiem, to jest to, nie wiem, kwestia miesiąca, dwóch miesięcy różnicy i w tym czasie musi zmienić rynek. U nas teraz akurat taki jest, że rynek się zmienia ciągle. Na przykład zmiana też ceny, bo czasami właściciele wystawiają nieruchomości w cenach, bo powiedziałam, mocno odbiegających od rozsądku. I wtedy żaden homestaging nie pomoże. Także tutaj to jest właśnie kwestia pokazania tej zmiany wartości, która jest. No ale oczywiście są też takie rzeczy w nieruchomościach, które można rzeczy bardzo nietypowe, albo rzeczy, nie wiem, zaciemniające, nie? Bardzo ciemne ściany na przykład, tak? Czerwony kolor ścian w sypialni. No super, nie? Ludzie lubią czasami mieć czerwony kolor ścian w sypialni. Natomiast oglądający. Niekoniecznie. Teraz uwaga. Tego się nie da zamalować. Czerwonej farby się nie da zamalować. Nie wiem, skąd ludzie biorą takie informacje. Ale my nie jesteśmy w stanie im wybić tego z głowy, kiedy oni już mają takie przeświadczenie. To trzeba zamalować, żeby nie było widać tego ostrego koloru. Czy to jest czerwone, czy to jest czarne, czy to jest jakiś, wiecie, kolor jakby tak zaciemniający albo po prostu dający jakiś mocny charakter. I tak? Tutaj jakby no, to jest coś, bym powiedziała, no, do czego właśnie trzeba bardzo przekonywać, żeby on to zrobił. I agent też powinien bardzo go przekonywać, bo to może być zero-jedynkowe, nie? Czyli tak, ja tak rozumiem, że na przykład jeżeli jest dobra współpraca między homestagerem a pośrednikiem, to tak naprawdę na takie rozmowy odnośnie homestagingu powinni iść razem i homestager powinien mieć tak naprawdę w swoim arsenale dowody, niekoniecznie swoje, bo trudno jest zebrać wszystkie dowody, ale mówi się, są źródła, gdzie ludzie się chwalą, że powyżej 30 tysięcy i zbierać takie informacje. Tak. Też mają swoje, że tak powiem, historie. Więc tu znowu poznanie swojego partnera, agenta, co on ma, czego tak on ma, co jest mu potrzebne i na jakim on mu jest potrzebny wsparcie. No, są agenci, którzy sobie poradzą, oni sami dostarczą klientowi. Ale są agenci, którzy sobie nie poradzą, tak? I właśnie jeśli on sobie ma nie poradzić i wy wiecie, że to jest osoba, która też być może sama nie do końca, jakby wie, że trzeba to zrobić, ale sama tego nie czuje, nie? To tak jak jako pośrednicy pracować i my im mówimy, że trzeba tak pracować, brać takie wynagrodzenia i tak dalej, a oni nie rozumieją, za co mają brać takie wynagrodzenia, bo oni nie widzą tej wartości, nie? I może być też tak, że pośrednik nie widzi wartości homestagera, tak? On wie, że trzeba, że inni tak robią, że to działa, ale on sam tego nie czuje. Nie czuje jeszcze, nie? I tutaj trzeba mu po prostu pomóc, bo jak on to zobaczy, no wiecie, to jest tak jak jakby z dyfuzją innowacji, tak? To jest tak, że najpierw są inżynierzy, nie? Że wiecie, są innowatorzy, są ludzie, po prostu jest nowinka, to ja to próbuję, nie? Tak. Nowe, idę, jedziemy. I ci najwięcej korzystają. Korzystają, bo oni są gotowi, tego nikt nie robi, nie? No dobra, to ten. Potem jest taka taka znosząca, tak? Krzywa Gaussa. Już więcej osób to robi, nie? Tak. Potem już robi to prawie każdy, a potem już dołączają ci maruderzy, bo on się nie da, nie? Tak, rozkład. Tutaj, tak? I agent może wiedzieć, ok, wszyscy w moim biurze to robią. To ja też muszę. Maruderem, nie? Więc nie przekona dopiero jak zobaczę, że to działa, nie? Nie chcę, ale muszę. Także... Tak.
No fajnie. I bo mam takie wrażenie, że z wielu homestagerów myśli, że to wszystko agent płaci, prawda? Że, a agent okazuje się, że nie za wszystko płaci, ma tam jakiś budżet i wie za co płacić, więc warto rozmawiać o konkretnych usługach. Tak. Bo to jest ich budżetu. Tak, bo to jest ich budżet. To jest pierwsze. A po drugie, no jakby nie mam gwarancji, że tylu agentów to zrobi, bo jeżeli to jest ich budżet, to ja też nie mogę narzucać, tak, co oni mają zrobić. Tak? Bo ktoś może powiedzieć, ok, a ja chcę tam być homestagerem. Są agenci, którzy są homestagerami, ty jesteś fotografem, bo przecież nie będziesz wynajmowała fotografa. Ja sobie wynajmę, jak ja potrzebuję, to sobie wynajmę asystenta. Tak, ale chodzi mi o to, że każdy agent, są agenci, którzy... To jest fajne, no pewnie. No, bo ich to kręci, tak? Nie kręci coś innego w tym wszystkim, a oni się w tym realizują, tak? I jakby to jest tak interdyscyplinarne, czyli ja osobiście wolę mieć ludzi, tak? Dlatego, że jak ja przychodzę, wiem, że moja praca jest taka i taka, ja się odpoczywam fachowcami, przyjdzie fotograf, tak? Przyjdzie homepage. I ten człowiek wie, co to trochę z tym płaci, tak? Bo on widzi tych specjalistów. Ja bym sobie powiedziała, bo jestem dosia samosia, ja po prostu wszystko sama zrobię. Nie da się. I płaczy, no kurczę, no wszystko w jednym, to może być taniej i tak dalej, nie? Więc tutaj jakby to wręcz moją wartość podkreśla jako usługodawcę, jako pośrednika, jeżeli ja klientowi proponuję fachowców. Tak. Że mam zaplecze ze sobą ludzi, którzy się znają. Ja się znam na tyle, tak jak ty mówisz o fotografii, że zna się na tyle, żeby ocenić, czy to jest dobre, czy nie, ale tak naprawdę mam ludzi, którzy... Ja tylko zarządzam. Ja jestem project managerem, jestem negocjatorem i moim zadaniem jest znalezienie klienta. Ja myślę, moja rola jest taka, żebym wymyślił sposób sprzedaży nieruchomości. Czy trzeba tutaj, czy tutaj. Zostały meble. Te meble właścicielka szybko stwierdziła, że ona nie chce ich podczas, tylko chce je kupić. Ona je kupiła i potem kupił kupujący. A to Małgośki, tak? Tak. Świetna nieruchomość. Bardzo to wszystko zagrało, tak? Bardzo to wszystko zagrało, a ta nieruchomość była ileś czasu na rynku. I myśmy tam nie robili ruchu cenowego w dół. Tylko po prostu inną prezentację, tak? Bo właśnie te wszystkie elementy stworzyły nieruchomość jako kompleksowe mieszkanie. Było no wiadomo, znaczy wiadomo, nie wiadomo, ludzie mają coraz mniejszą wyobraźnię, tak? I musimy wielu ludziom po prostu podać na tacy. Tak. Takie mieszkanie mieliśmy na sprzedaż, gdzie deweloper zaproponował, żeby to trzy pokoje, ale ci, którzy kupowali to mieszkanie, wymyślili dwa. Czyli jedna ściana nie była wybudowana, zamiast dwóch partii były jedne. Ale w tym pomieszczeniu były odrębne okna, odrębne grzejniki. Tak, i można było po prostu. I można było po prostu wstawić tu ścianę. To mieszkanie miało dość duży metraż, jak na dwa pokoje, więc to było naturalne, że wiele osób będzie pytało o to. I przychodzili, słuchajcie, po prostu takie herezje, jak słyszałam, jak ten budynek będzie się zawalał w związku z postawieniem tej ściany. Sztuki 8 centymetrów, tak? To po prostu dramat, to była budowlana generalnie. I naprawdę byli serio, nie? I właśnie przekonałam właściwie do tego, żeby postawić tą ścianę. Ponieważ drzwi były na zamówienie, to nie była jakaś tam kastorama, to oni zamówili te drugie drzwi. Te drzwi jeszcze nie zdążyły przyjść, jak ta nieruchomość się sprzedała. Dlatego, że pierwsi, którzy przyszli i zobaczyli te trzy pokoje, to je po prostu wzięli, nie? No bo duży metraż, dwa pokoje, to nie za bardzo. To tak, tak słabo. To się narzucało jakby, tak? Tak. No ale już mieli zrobione. Już mieli zrobione. Nawet nie o to chodzi, tylko że ludzie mówili, a nie chcę mieć to zrobione. Bo że ja nie wierzę, że to się nie zadali. Tak. Słuchaj,
Fantastycznie, Agata, genialnie się rozmawia, ale tu jest, słuchaj, dziewczyny piszą pytania. Mamy czas, żeby odpowiedzieć na pytania? Dobra, z pytaniami. Renata pyta się o aparaty, obiektywy, jakieś nadania do fotografowania wnętrz. To jest temat, to jest pytanie do mnie. To już chyba odpowiedziane, bo ja nie wiem, czym Renata fotografujesz. To zależy wszystko od, mówię tak, systemu, w jakim jesteś. No generalnie obiektywy, dobrze jest mieć zestaw obiektywów. Ja mam zestaw obiektywów, mam trzy obiektywy, z którymi się jakby wykorzystuję podczas sesji. Każdy obiektyw służy do czegoś innego. O ile nasze oko ludzkie potrafi sobie, wiecie, przybliżać i oddalać, nasz mózg super sobie z tym radzi i tak dalej, to my przy fotografowaniu musimy mieć zestaw sprzętu, czyli body, czyli sam aparat plus obiektywy. Ja mam trzy i to najlepiej ze stałym światłem. To są bardzo drogie obiektywy i już. Natomiast jest tam w tym zestawie taki standard, jest teleara do 200 mm i mam szerokokątny, to jest obiektyw, który ma się dzieli na części, się poruszają te dwie części między sobą, taki tilt shift, on jest manualny, więc z tym obiektywem tylko praca na statywie. Tutaj polecam statywy. Kto chce sam fotografować, to statywy i już. Natomiast tutaj to musi być szerokokątny. Można mieć ultra szeroki, ale nie wykorzystywać całego spektrum, tylko sobie troszeczkę zejść. Natomiast pamiętajmy o tym, że im szerszy kąt, tym większe są zniekształcenia przy tanich obiektywach, bo drogie obiektywy to te zniekształcenia mają jakby załatwione konstrukcją samego obiektywu. No to jest tak, można o tym mówić jeszcze jeden webinar, ale nie, tutaj jest raczej skierowany taki właśnie, żeby Wam pomóc to w pracy z pośrednikami, żebyście trochę poznali troszeczkę no, sposób myślenia pośredników i żeby Wam było łatwiej z nimi współpracować. No i teraz Monika się pyta, na których Jeszcze Zosia, portalach. wracasz do tych szerokokątnych obiektywów właśnie pod kątem pokazywania wielu rzeczy, Tak. ale są jeszcze takie narzędzia jak wirtualne spacery. A są Tak wirtualne naprawdę spacery. możemy O, tak. pokazać wszystko, tak? Tak. To nie jest rozwiązaniem zakrzywienia pana na fotografii. Nie, bardzo Jest dobrze to właśnie mówisz. wirtualny spacer. Super. Tak, dobrze mówisz. Także tu polecam, tak? Mnie się to sprawdza w zasadzie od samego początku, kiedy są wirtualne spacery, to my je Tak. robimy i zachęcam też agentów do tego, żeby je robić, Tak. tak? Renata, tak, wirtualny spacer to jest świetne rozwiązanie, tak uważam. Ja ponieważ mam trochę czasem problemy, miałam problemy z błędnikiem, więc nie lubiłam ich. W tej chwili się przekonałam. Są to świetne narzędzia, zwłaszcza w stanie deweloperskim, bo warunek jest jeden. Nieruchomość musi być bardzo dobrze przygotowana. Tam nie ma, jak się robi zdjęcia, to sobie wybierasz fragment przestrzeni i możesz ze sobą mieć bajzel taki, że wiesz, tam tylko dziada i baby brakuje, a z przodu czyściuteńko, przyjemniutko i jedziemy. A tutaj to cała nieruchomość musi być po prostu jak spod igły. I to jest warunek. Natomiast ja w tej chwili mam nieruchomość w stanie deweloperskim i genialnie, bo mam jeszcze patio zrobione jako w spacerze wirtualnym, mam garaż. I może sobie każdy przejść sobie spokojnie i go prowadzę po nieruchomości. Dodatkowo, ponieważ powiem Wam szczerze, do prezentacji nie tylko same portale, ale na przykład takie webinary, jak my dzisiaj mamy, do kontaktu z klientami też są super, bo wtedy można spokojnie zapraszać sobie wybraną grupę i robić promocję na daną nieruchomość. Ja to zrobiłam, miałam 9 osób na takim webinarze, więc jest spoko, to się wszystko nagrywa, potem możesz sobie każdy odsłuchać. No to są takie myki wykorzystywania technologii. Ja jestem chyba z tych, co lubią eksperymentować i mnie to bawi. Między innymi fotografowanie na odległość, na drugim końcu Polski. Dobrze, jedziemy dalej. Monika się pyta, czy warto robić. Zaraz, zaraz. Monika się pyta, na których portalach najlepiej promować nieruchomości na sprzedaż? Co byś poradziła? Ja powiem tak, to oczywiście bardzo zależy od tego, gdzie masz tą nieruchomość, dlatego że są jakieś lokalne zazwyczaj uwarunkowania. Ja akurat kupowałam najczęściej
nad budynkach, bo ileś lat pracowałam w Łodzi i teraz od iluś lat w Warszawie. I porównując na przykład jeden rynek do drugiego, to były różnice, że tak powiem, w podatkach, tak? Natomiast trzeba też prowadzić statystyki. Ja nikogo nie chcę promować, szczególnie w tej chwili, kiedy no, niektóre portale bardzo dramatycznie zmieniają swoje ceny. I politykę. Ale my robimy analizy co kwartał i patrzę na dwie rzeczy. Ja patrzę na to, skąd mamy ruch, ale ja patrzę też, skąd mamy sprzedaż. Mhm. Dlatego, że portal się będzie bronił, a ja nie wiem, czy twoje oferty są dobre do sprzedaży i tak dalej, ale ja wiem też, że ruch można wygenerować sztucznie. Dlatego te dwa parametry należy badać. I u nas no, numer jeden to jest autobus. I naprawdę zwiększyła nam się znacząco ilość transakcji, jeśli, że tak powiem, patrzymy kwartał do kwartału właśnie z tego powodu. Jeżeli chodzi o inne portale, to one są bardzo. Czyli my korzystamy na przykład z nieruchomości online, korzystamy z Domi Porta, korzystamy z Morizon Gratka i tutaj jeżeli chodzi o wartość sprzedaży stamtąd, to ona jest porównywalna. Natomiast też klienci nie wchodzą na jeden portal, oni zazwyczaj wchodzą na dwa, trzy, cztery portale i tak naprawdę jeżeli nie będzie was na jakimś jednym czy dwóch, no to to być może ten klient znajdzie po prostu gdzieś indziej, tak? Teraz na pewno, teraz ta rola mediów społecznościowych i wydaje mi się, że tutaj jakby to też jest jakby istotne, może być w tych mediach społecznościowych po prostu być. Super. Monika się też pyta, dziękuję, czy warto robić HS do sesji, która jest wciąż do nieruchomości, która jest wciąż zamieszkała, gdzie po sesji stylizacja znika i właściciele wracają do swojego bałaganu w cudzysłowie. Czy klient odwiedzający nie będzie później rozczarowany? Wiesz, wiecie co, ja powiem tak, to znowu zależy, dlatego że to zależy, co nam ten homepage'ów miał zmienić czy pokazać. Bo tak jak mówiliśmy, ludzie mają mało wyobraźni, a czasami ludzie po prostu mieszkają w danym w bardziej kontekście po prostu z pewnego przyzwyczajenia. Trudne są nieruchomości zamieszkałe, ale myślę, że one stanowią ponad 60%, jak nie więcej, nieruchomości, które sprzedajemy, więc to jest normalne, że one takie są. Więc tu pytanie, co będziemy zmieniać, jak będziemy to zmieniać, czy naprawdę to wszystko musi wrócić do tego, co było. Czyli innymi słowy, może właściciele już by się pomału jednak pakowali i pewne rzeczy po prostu znikną nam na stałe i po prostu przygotowywali się do tego, że to mieszkanie tak czy inaczej, no mówiąc krótko, opuszczą, tak? Natomiast z drugiej strony, no jeżeli macie kawalerkę, w której mieszka 5 osób. A są takie? Jeżeli się o Pani przygotuje do zdjęć, tak, to będzie co pokazać, bo jeśli jeszcze te osoby, nie daj Boże, będą przynajmniej w połowie na każdej prezentacji, to ci ludzie będą musieli się jeszcze przebić przez tych mieszkańców, żeby obejrzeć nieruchomość. Czyli tak naprawdę to trzeba mieszkańców wyrzucić, a nie... Wiesz, ale nie dają wyrzucić, nie? Ale na sesję zdjęciową jest szansa. Okej. Tak naprawdę ten stage, to zdjęcie jest jedynym rozwiązaniem, jedyną szansą, żeby pokazać tą nieruchomość bez zakłóceń. Okej. No. Ja sobie wyobrażam te 5 osób w kawalerce, to jest niemożliwe chyba, ale wszystko jest w tym świecie możliwe. Słuchaj, bo ja miałam taką sytuację w swojego życia, bo ja sprzedawałam mieszkanie w Warszawie i jedna z agencji przeprowadziła mi homestagerkę jedną, zrobiła fatalny homestaging i sama właścicielka tej agencji powiedziała, że to nie i dała mi drugą, dwie dziewczyny, genialnie zrobiły. Był jeden problem, że one to wszystko zabrały. No i ładnie to wyglądało, bardzo ładnie, apetycznie.
Tylko, że nawet plakatu nie zostawiły, które tam powiesiły i wróciły to do moich obrazków i do mojego takiego życia. A nieruchomość była bardzo trudna, bo była ciemno-szara i powiedziałam, że ja nie będę malować ścian. Nie chciałaś się zgodzić? Nie, nie, bo ja bym nie wytrzymała w tym mieszkaniu minuty. Było za jasne dla mnie. I sprzedało się szare. Inaczej jest, jak mieszka jedna osoba, a inaczej jest, jak mieszka tam, mieszkają tam dzieci, tak? Tak. Które jakby mogą się tym wszystkim zaopiekować inaczej. Tutaj dżer jest przyzwyczajony do tego wygodnika. Tak. Czy innego że tak powiem, wygodnika. Także to znowu się jest kwestia rozmowy, ale ja uważam, że każda nieruchomość zasługuje na to, żeby ją przygotować do nawet jak to wyjedzie. Nawet jak to wyjedzie, słuchajcie, bo to pozwoli ludziom wyobrazić sobie pewną sytuację. Natomiast jakby diametralna zmiana też nie jest dobra, tak? Czyli nie może być tak, że ktoś przychodzi... Nagle jest zupełnie inne mieszkanie, prawda? Tak. Nie. Tutaj musi być to wyważone i właśnie zastanowienie się, jak zrobić, myślę, że to jest właśnie ta dodatkowa trudność, jak zrobić to w tym mieszkaniu, kiedy my wiemy, że pewne rzeczy powrócą. Może to jest też taki pomysł, żeby wykorzystywać jak najwięcej rzeczy, które mają właściciele, że oni podczas prezentacji mogą coś wyciągnąć swojego, co było na zdjęciach i to byłby taki... Słuchaj, a ma takie pytanie, teraz mi przyszło. Lokale komercyjne, biura, czy tam też jest home staging potrzebny? Dlatego, że znowu pytanie, co chcemy pokazać i jak chcemy pokazać, tak? Bo tak, no, ładne wnętrze przyciągnie wzrok. No tak. Tak? No tak. I w związku z tym, jeśli nam na tym zależy, żeby tam był magnes, czyli ktoś ogląda to ogłoszenie i mówi, o, to fajnie wygląda, no to my właśnie tym osiągamy nasz cel, zwracamy uwagę. Okej. No. Dobrze, słuchaj, zobaczymy, czy są jeszcze jakieś pytania. Bo tak, sprawdzimy. Zależy, jaka duża kawalerka. Kiedyś wynajmowałam kawalerkę 46 metrów kwadratowych. Bata powiedziała, że bardzo ciekawy pomysł z tymi webinarami. Pogadamy później, może zrobimy jakiś cykl fajny. taki, żeby ten, ale zobaczymy. Jakbyś chciała w ogóle. No i chyba, wiesz co, niektórzy właściciele, Marianna mówi, niektórzy właściciele mają na tyle zmysł, że potrafią chociaż częściowo odtworzyć stylizację do prezentacji mieszkania i to trochę też pomaga. No tak. Tak samo pośrednicy też mogą mieć zmysł i też mogą coś jakby odtworzyć przed prezentacją. Także ten. No tutaj Renata cały czas mówi ja mówię też o sprzęcie. Renata cały czas wraca, ja nie mówię o komórce, tylko mówię o profesjonalnych aparatach. Znaczy komórka też, słuchajcie, powiem wam szczerze. Widziałam zdjęcia zrobione komórką i byście nigdy nie poznali, że to nie jest zrobione zdjęcie aparatem, który się nazywa niby profesjonalny, bo to jest tak samo narzędzie i każde narzędzie ma swoje ograniczenia. I każdym narzędziem trzeba się posługiwać. Posiadanie samego aparatu, żeby to wybrzmiało. Posiadanie samego aparatu i obnoszenie się, że ma się aparat, bez umiejętności, porządnego umiejętności fotografowania, to jest nic. Bo to nie chodzi o to, żeby właścicielowi pokazać, że mam aparat. Chodzi o to, właściciel potem weryfikuje zdjęcia. Podoba mi się, nie podoba mi się. I taka jest prawda. Że podoba mi się, ile ja widziałam zdjęć, które są zrobione aparatami dużymi, takimi normalnymi lustrzankami, bo teraz wchodzą już bez lustrzankowce. Natomiast jak ktoś nie umie obsługiwać tego aparatu, pamiętajmy też o tym, że aparat nie jest wszystko. Po zdjęciach, po sesji, każde zdjęcie musi być obrobione. Nie dajemy surówki. Przede wszystkim nie pokazujemy wszystkiego i nie dajemy surówki. Trzeba zdjęcia wyprostować, trzeba wyczyścić. Czasami jest tak, że nie zauważymy pewnych rzeczy, trzeba je wykasować. I to jest żmudna praca fotografa.
to nie jest tylko cykanie, jak to mówią, to jest po prostu cały proces. To jest od A do Z, planowanie sesji, to jest od... I na tym trzeba się znać, od strony merytorycznej i technicznej. A to jest mój konik, ja to nie pójdę w tej chwili. Natomiast to, co powiedziałam, ja mam trzy obiektywy, chciałabym mieć jeszcze czwarty. Moim marzeniem jest posiadanie jeszcze szerszego obiektywu, ale on nie służyłby mi do mieszkań, tylko do dużych przestrzeni, gdzie potrzebuję mieć odejście. A czasami nie da, ponieważ fotografuję też dużą architekturę, wysokie budynki i muszę się strasznie dużo nachodzić, żeby znaleźć to ujęcie. Ale nie żałuję, że nie mam, bo im szerszy obiektyw, tym trudniej fotografować. Natomiast powiem Wam, nie będę wchodziła w sprawy sprzętowe, bo wiecie, że ja uczę fotografowania nieruchomości komórką. Bo tu nie chodzi o samo korzystanie z komórki, bo tego można sobie się nauczyć na YouTubach przez pół roku, sobie wyszukać wszystkie umiejętności. Chodzi o to, żeby się nauczyć patrzenia na nieruchomości. I myślę, nie wiem, czy Agata się zgodzisz, że czy homestager, czy fotograf, czy agent, doradca, przede wszystkim powinni umieć patrzeć na nieruchomość. Widzieć jego potencjał, widzieć jej potencjał, wiedzieć, co się chce pokazać, być wybiórczym, pokazać to, co chcemy, żeby klient zobaczył, co sprzedaje, a nie pokazywać wszystkiego, bo człowiek się nie potrafi skoncentrować na tych ważnych elementach. Prezentacja wizualna ma doprowadzić do tego, że klient zadzwoni, się umówi na spotkanie, że zainteresuje się, że sobie zostawi tę ofertę, zadzwoni do klienta, a wtedy agent, przepraszam, doradca, po prostu potrafi przeprowadzić cały proces, zaprezentować przede wszystkim odpowiednio tę nieruchomość, porozmawiać rzeczowo i już. A te wszystkie elementy, homestager, fotograf, to jest właśnie bardzo duże wsparcie dla pośredników. Bardzo. I w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej cenne, bo ofert mamy, które stoją. I musimy się czymś wyróżnić. Wyróżniamy się dobrą prezentacją, porządną, prawdziwą. Także taka jest moja opinia. Ten ofert, wiesz, ten ofert będzie przybywać, dlatego że na rynku się będzie pojawiać coraz więcej ofert, jeżeli będziemy mieli dalej zmniejszoną sprzedaż, a mamy taką dzisiaj, no to będzie tam się kumulować, tak? I jakby w tym momencie ta kwestia wyróżnienia się będzie po prostu kluczowa, tak. Tak. Też warto wiedzieć, że no, agenci, doradcy, nie każdy z nich ma ten zmysł, tak? I na pewno jeśli ktoś nie ma tego zmysłu, to dla niego będzie bardzo kluczowe, żeby właśnie go, jeżeli go fotograf, zastąpili go w tym tak. obszarze i podjęli za niego decyzję, bo to jest kwestia też podejmowania decyzji, tak? Jeśli mamy parę taką, że agent no nie ma tego zmysłu, a fotograf nie musi mieć, nie musi. 50 zdjęć, to mamy po prostu dramat, tak? Dlatego, że agent robi całą wszystkie. I masz... Bo on nawet nie wie, które są dobre. A brak jest tego filtra, tak? Ja się właśnie w tej grafice nauczyłam pewnej rzeczy. Nigdy nie dawaj produktu, którego nie chcesz pokazać, bo on cię będzie straszył do końca życia. O, dobra rada. Dobra rada, ale na przykład projektowaliśmy jakieś, nie wiem, logo, nie? Teraz w dobrym tonie było pokazać klientowi trzy opcje, nie? No tak. I robiliśmy to jedno logo, to super, a potem robiliśmy copy and paste i coś tam żeśmy mieszali, żeby były te trzy opcje. I on wybierał, którą już nie ma. No. I to potem było i człowiek to widział, tego, że musimy to patrzeć, nie? No ale wiesz, co też takie oczekiwania chyba klientów, że chcą zobaczyć więcej opcji niż tylko jedną, bo chcą mieć wybór. No i tak to... No ale jakby inaczej, czym innym jest jakby więcej opcji, a czym innym jest przerzucanie, właśnie to jest właśnie pytanie, tak? Czego to od mnie oczekujesz, tak? Ja myślę, że jednak wolałabym dostać najlepsze zdjęcia, i zastanawiać się, które z nich powinna wybrać. Czyli nawet nie te 30, ale na przykład 15, z których masz wybrać tak. 7 czy 10, tak? Tak? Które tam się różnią. Te, które takie... powinny użyć światła dziennego, w ogóle nie powinny
przyjść. Okej. No. Tak ja przynajmniej bym wolała. Natomiast oczywiście to znowu jest kwestia indywidualna. No słuchajcie, no nieruchomość to jest opowieść, tak? To jest historia, którą pokazujemy na obrazie. No to jest... Jak pokażemy 16 zdjęcie tego samego pomieszczenia, to nie ma historii, tylko już po prostu ktoś się kręci w kół. No to masz rację. Dobra, słuchaj. Świetnie się rozmawia, ale myślę, że pozwolimy wszystkim pójść tak do domu. Jest. Jutro też jest dzień. Tak jest. Dzięki w ogóle za zaproszenie jeszcze raz i jak coś, to też odpowiem na pytanie, jeżeli ktoś nas chciałby mnie zapytać, na Facebooku mnie można znaleźć. Tak, polecam, polecam. Agata jest źródłem wiedzy i chętnie się dzieli, bo no, to jest też chyba taka misja, prawda, żeby ten rynek nieruchomości był porządnie prowadzony i żeby jak dajemy wysoką jakość, to po prostu jest przyjemnie pracować, prawda? Bo ja uważam, że najlepiej, że najlepszą dla mnie to jest najlepsza konkurencja, bo ja ciągnę do góry, żeby moja konkurencja była lepsza ode mnie, bo wtedy mnie to motywuje, żeby jeszcze lepiej pracować. I uważam, tak jak mówimy o konkurencji, żebyśmy się nie bali konkurencji, bo to jest tylko dla nas naszego dobra, bo możemy się czymś innym wyróżnić i dla dobra naszych klientów. Czy jesteśmy to pośrednikami, czy fotografami, czy homestagerami, to konkurencja jest bardzo fajna. I tylko taka dobra konkurencja. Dobra konkurencja. Tak. I współpraca też jest bardzo ważna, taka zdrowa, no zdrowa. Także Agata, i tym optymistycznym akcentem dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Ja tylko chcę powiedzieć, że nagranie jest nagrane, nasza rozmowa. Ja ją troszeczkę przytnę z początku, żeby była zjadliwa, żeby nie było tam słuchać mnie, nie słuchać mnie, słuchać mnie. No i jeszcze raz bardzo dziękuję. Odsłuchajcie sobie naszą rozmowę. Mam nadzieję, że dużo z niej wyniesiecie dla siebie, dla swoich biznesów. I mam nadzieję, że nie zasypiecie tam Agaty następnego dnia propozycją spotkań. Jest mnóstwo agencji, jest mnóstwo biur nieruchomości na rynku. I myślę, że każdy dla siebie znajdzie miejsce. Bo miejsce jest dla każdego, a potem tylko trzeba potwierdzić, że warto z nami współpracować. To się tyczy każdego. I myślę, że też, żeśmy nie powiedziały właśnie o tym, ale tak naprawdę są też imprezy agentów nieruchomości, są szkolenia. I tak. Warto w to miejsce iść, bo słuchajcie, agenci, którzy się uczą, ja przychodzę na szkolenia od 2009 roku i część osób, które spotykam, to są tylko czasami ludzie, nie? Dlaczego? Dlatego, że jestem na grupie, która po prostu jest w tym zawodzie dzisiaj, była wczoraj, do jutra. I będzie jutro. I to są osoby, z którymi właśnie warto nawiązywać kontakty, bo to są osoby, które widzą przyszłość, nie tylko teraźniejszość, tylko również przyszłość i jakby są gotowe na to, żeby rozmawiać o różnych rozwiązaniach, które pokazują. To jest też ważna uwaga, więc warto się wybierać, nie zawsze trzeba iść na szkolenia, ale na takie spotkania branżowe, są różne takie spotkania w grupach inwestorskich, warto się pokazywać, mówić coś, generalnie być aktywnym, bo jak my nie będziemy mówić o sobie, to czy o tej pracy, którą, nie chodzi o sobie, o mła, tylko o pracę, którą robimy, jakie mamy sukcesy, chwalmy się pozytywnie, cieszmy się ze swoich sukcesów i sukcesów innych. I przez to też będziemy zauważeni. Tak, prawda? Tak. Także tutaj słuchajcie, warto też jakby gdzieś tam nawiązywać te relacje interpersonalne, dzwonić, spotykać się, bo to pomoże Wam nawiązać kontakt z właściwą osobą i być może spotkać. Super. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Dobranoc, dziękuję, do widzenia, na razie, cześć wszystkim, dziękuję Wam za przybycie, nagranie będzie dostępne jutro, może nie od razu do kawy porannej, ale może do lunchu, żebyście sobie odsłuchali i do następnego razu, nie wiem. Tak? Mam nadzieję, zobaczymy, jak to życie przyniesie. Jak macie jakieś tematy, które chcecie poruszać, to dajcie mi znać. A ja zobaczę, co tam się da z tego zrobić, kogo można zaprosić. Jak będzie temat, jeżeli chodzi o sprawę Agaty, to może Agata też się da zaprosić jeszcze raz.
Zobaczę. Dzięki serdeczne, do usłyszenia.